Cześć, dzień dobry, witam was w kolejnym vlogu. Powiem wam, że się hasałam z tym nagrywaniem, ponieważ Boże, wyglądam jak Rutkowski. Nie wiem, czemu mi się tak kojarzy. Czekajcie, zmienię na jedynkę, bo strasznie pod górkę jadę. Bo mi tutaj te taksobusy stoją, wiecie? Bo zaczynam kolejnego vloga. A rozhasałam się dlatego, że ja mam 3 filmy do obróbki i jeszcze ich nie ruszyłam. Jednego vloga i te 2, ale one są z przedwczoraj, więc spokojnie dzisiaj będę robić. A właśnie zaczynam vloga, gdyż informacja dla oglądającego jednego z was, wujo, ja już jestem na dachu i będę szła po twoją rzecz. Ja właśnie idę do MediaMarktu, bo dostałam informację, że czeka na mnie już zamówiony przeze mnie towar, tam opłaciłam za tam, znaczy kupiłam jeden z tam produktów, co wujo mnie prosił, bo będę go testować, bo jedziemy w przyszłym tygodniu do wuja właśnie, w sensie tam do niego do domu w Podkarpackim. Tak, wujo, do ciebie, będziemy grzeczni, jedziemy. Czekajcie, bo zachodzą. No i normalnie na świecie będę testować ten produkt, bo muszę się nauczyć, wiecie, jak on ma działać, tak? Także chodźcie do MediaMarktu, potem muszę iść do Zakopianki, bo jestem na dachu, bo muszę iść po prezent dla tatusia. Jutro ma imieniny. A patrzcie się, gdzie ja jestem. Widzicie? Aż podejdę tam. To jest moja Hagia Sofia, czyli to takie sanktuarium. To kup jakieś tajgery. No to właśnie Rek sobie robi zamówienie. O, to jest centrum Zakopianka. Tu jest centrum Zakopianka. Hagia Sofia, czyli to centrum Nowej Jana Pawła II. Tu mamy Łagiewniki. Jakbyście nie znali. A te bloki tam, co widać tu, to jest moje osiedle. No. Także widzicie, jak ja blisko mieszkam akurat tych rzeczy, a ja właśnie idę do MediaMarktu. Jaka jestem rozmawiana. Ja właśnie wróciłam, znaczy właśnie, dawno temu już wróciłam w sumie. 2 godziny temu wróciłam do domu. Zjedliśmy obiad, który cudowna Beatka wczoraj zostawiła, Jaruś tylko dzisiaj tam, wiecie. Tak naprawdę miał ziemniak, znaczy frytki zrobił, usmażył, bo poszedł na łatwiznę i sałatę ja przyprawiłam. Także obiad był dzisiaj. I co? I powiem wam, odrabiam się z praniem. Liczę. Cały czas liczę, że nie będzie padać, bo powiesiłam, tam nie widać, o tutaj troszeczkę widać prania. Na balkon. Resztę już myślę powieszę w mieszkaniu, ale część właśnie tam powiesiłam, bo mi się nie zmieściło. Chcę jeszcze zmienić. Co ty stary ci robisz? Co ty stary ci robisz? Co ty stary? Idzie rak. Nie brak? Gdzie stary? Idziesz? Także mi dzisiaj tylko zostało jeszcze wyłożyć pranie i chcę złożyć vloga. Tak, a mamy w 5:30. O, 20 jest mecz. Zobaczymy, jak będą grać. Tak, służę w oko.
Co? Kam, kam? Znowu poszedł klubowi, znowu poszedł zespołowi i był dzisiaj bardzo ważnym ogniwem drużyny trenera. No? Wiem. Wiem. Był ptaszek? Wiem. No? Wiem. No, nawet dobrze, że nagrywam vloga dzisiaj, będzie też dzisiaj jutro. Jutro jedziemy do rodziców. Miałam leżeć, odpoczywać, ale nie wiem, czemu uwaliłam sobie, czemu tata ma we wtorek u imieniny, a ma jutro, także jutro jedziemy po śniadaniu do rodziców, bo więc weźmiemy was ze sobą. Potem mam taki cięższy tydzień. Mam 5 dni pracy, ale na szczęście udało mi się piątek przełożyć tak, że nie mam takiej durnej zmiany, wiecie, od 9 tam chyba miałam iść do 17. Będę miała od 6 do 13.30. Także akurat zdążę po 14 zaraz być już u Igora po Gugę. W czwartek będę się nas pakować i od razu ruszymy, wiecie co, tam do wujka. Ja. Boże, jak mnie przepraszam, ziewa. Na co? No do wujka tam w górę. Tam, gdzie byłam podczas ciąży u wuja. Tak, także ja jeszcze zaraz postaram się pierwsze uruchomienie wujka sprzęciora, tak? Wujo, będę uruchamiać twoje sprzęty. To chcę pierwsze uruchomić, żeby wiecie co podładować i wgrać mapy aktualne, bo pewnie będzie trzeba, bo aktualizację włożyć, a to pewnie chwilę potrwa. Dajcie wiarę, że mamy dzień kolejny. Mam brwi. W sensie robię brwi. I mamy całkiem inne plany niż mieliśmy mieć. Mieliśmy jechać do taty, bo tata ma imieniny, będziemy do niego dzwonić. Ale nie jedziemy, bo Igor od 6 daje popalić. Jak się okazało, idą mu zęby, bo zmarowałam mu zęby rano. Przepraszam, nie muszę, bo ja muszę mieć dobrze firankę daną. I wiecie co, dupa, biedny był, dlatego że zęby mu idą i idą mu, widzę, dwie górne, to chyba są czwórki albo piątki, duże zęby, dlatego od przed 6 już płakał. Mieliśmy jechać do taty, tata, no nie pojedziemy, bo tata też się źle czuje po szczepieniu wczorajszym. W ogóle, proszę mnie pochwalić, bo ja wczoraj wyedytowałam dwa filmy, które vlog jeden dzisiaj widzicie i drugie, które pójdzie może za jakiś czas. W sensie tu mam haul zakupowy i dzisiaj będę edytować Denko. Takie filmy Denko, haule mi się o wiele szybciej edytuje niż vlogi. Na vlogi to jednak jest dwa razy więcej czasu. Jaruś ogarnia kuchnię, ja ogarniam resztę mieszkania. Właśnie już łazienkę ogarnęłam. Nie, już przez to robić. No, dobra, bo Igor wstanie i chcemy jechać. Wiecie co? Zrobiłam się kobietą i zdążyłam właśnie zrobić obiad. Ja się właśnie do Jarka śmiałam. Ja ugotowałam, on podaje. Zamówiliśmy z restauracji, z której Igor miał swoje chrzciny i ja mam tak. Tu mamy, to jest pół na pół zupa. Jaruś ma barsz, nie, masz co? Rosół z gęsi. To jest moje, coś co bardzo lubię u nich jeść. Schabik w sosie kurkowym z zębowymi frytkami, dobra, z sałatką i gusiowe jedzonko. A to jest mojego mężczyzny. Masz kapustę zasłoną, chwilę. Nie, kotlecie na także... Jeden plus tego wszystkiego. Zależy, nie trzeba pozwolić. No, także my będziemy jeść, a potem jedziemy na rynek. Zostaw, kochanie. Idziesz tutaj, będziesz jadł. No, Iguś będzie miał klopsiki w sosie koperkowym z ziemniaczkami. Już tutaj przygotujemy. Niam, niam. Zapraszamy pana serdecznie. Powiem wam, że chcę się przyznać, jest 5:30 do 5:00, my dopiero ruszamy tak naprawdę. Jedziemy i wiecie co, chciałam założyć taką zwykłą, tak, idzie tata, maseczkę, nie dałam rady, ściągnęłam nową i założyłam tą, to mam w pracy w Rossmanie, jest jednak najlepsza, najbardziej można oddychać przez nią. No ja się nie prostowałam włosów, ale myślę, że źle to nie wygląda. Ja, aha, dobra.
Zaraz do mamusia dzwoni. Mamusia dzwoniła, że ja w domu. Co ty, kochanie, taki brudny? Od kółek. No. My ruszamy i ja chcę znów zgłosić przemoc domową. Bijesz mnie. Powiedz mi to przynajmniej wobec. Ta pani to szczypie jak pani babcia Kasia. Jak babcia Kasia? Babcia Kasia z Warszawy. Dobrze, że nie kopię tak jak babcia Kasia. Duże rzeczy mają mocno, bo tak to byłoby widać jak kopiesz. Kasia musi jechać. Widziałeś takie kwiatuszki? No. Chodź, idziemy dalej. Chodź. Idziesz? Idziesz? A my idziemy tam, gdzie będą baloniki. Wczoraj było więcej ludzi, więc dobrze, że wczoraj pracowałam. Igor musiał być spacyfikowany do wózka. Po zakupach. Kolejka nawet, jak widzieliście. Ale byliśmy może 10 minut. Mamy. O, będziemy przechodzić koło twojej pracy. Zobaczycie, gdzie Jaruś pracuje. Masz, możesz wnieść. Ja wezmę Igora. Jak wyjdziemy na rynek, to tam pracuje Jarosław. Weź na drogę. Nie sensie. Się. Gdzie? A tu wcześniej robiłeś? Jarek wcześniej robił tu. A półtora roku robi tam na płycie rynku głównego. I w sumie to jest pierwsza wizyta Igora na rynku. Nie, druga. Pamiętasz, jak zaszliśmy do tej księgarni jakaś. No. Także, ale pierwsza taka najważniejsza mamy. Pokażemy wam w domu, co? O. A tam, gdzie te... Coś się ktoś dar? Tam, gdzie takie ciemne, no nie? To jest twoje? No, tutaj takie ciemne i zielone. Ciemnozielone. To. To jest Jaro. Ale faktycznie, bo tak dziwnie, bo nie ma ogródka. Tak pusto. Tak, to zawsze był taki wielki ogródek do samego końca. Nawet raz kiedyś coś jadłam tutaj. Chyba lody. No. Także tu Jaruś pracuje na wprost. Puścimy Igora. Co? No to tam. Przetrawka. Żatany.
Tak naprawdę byliśmy w tym Royal Donuts, a potem chwilę na rynku, żeby Ibuś pierwsza w życiu pokarmił gołębki. Teraz daliśmy jeść z kozińce. Się Jarek wchodzi. Czekaj. To pierdolę nie wziąłem. A po co? A tak. I to najlepsze, że ona jest w masce, ja jestem w masce. Ale i tak nie mamy rąk, kurwa. Ja mam tego na to zmę. A dawniej to ubierali rękawiczki, wszyscy jak ujebani. A teraz już wyjebane każdy ma na to, nie? I jedziemy sam... szybko do Biedronki. Nawet można to. Albo do Lidla, bo mamy po drodze Lidla. To może do Lidla? Lidla. Powody między innymi. Energetyki, bo... nawet. No. Aha. Energetyki i taki tam pan mnie puścił. To jest? Właśnie kolejna rzecz. Jarosław mi żałuje nawet rzutkiewki, rozumiem. Jarosław. Żałuje mi nawet tego. Tak, soczek. To daj tacie. Tacie do kuchni, żeby tata położył. Do mego. Czyniliśmy małe zakupy. Nie złość. Mieliśmy kupić tylko wodę, a... Ale wyszło trochę więcej. I wiecie co? Kupiłam Ibusiowi ciuszki. To wam tu pokażę. A za chwilę wam coś lepszego pokażę. Bo po to się zbierałam. Ale najpierw... No daj to. Tak pomagasz, moje kochanie. Patrzcie się, jak mój syn pomaga. To będzie ciężkim. No daj, mama pomoże. No. Proszę. No. No, dziękuję. A to? Jak ciężko pracuję. Dziękuję. Proszę, do zamrażarki ja myślę teraz. Dziękuję. No i siatki gdzie? Jezu, to ty wiesz gdzie? Powiem wam, że właśnie mnie Igor zadziwił, bo faktycznie tu trzymamy siatki. Ale ja nie wiedziałam, że on wie. Dziękuję, kochanie. Jakiego mam porządnego syna. Spakował się. Porządniejszy niż Jaruś. Bo Jaruś rozpakuje i wiecie, i siatki gdzieś pierdolnie. Za przeproszeniem. Tak? Tak? Pierdolnie? Mam pokazać, kto gdzie jest pierdolnie i nie sprząta? Coś na taką wojnę? No? No? Tak? No? No. Tak? Na pewno? Tak? Już? Tak? Ja? Tak? Siateczki zawsze bierze ze sklepu. Dobrze, że po parę połowy rzucałem, bo tu już nie miało miejsca. No, ale mój synuś widzicie. Dobra, to teraz wam właśnie pokażę najpierw ciuszki. Ja bardzo lubię rzeczy z Lidla. Tu mamy taki komplecik i bardzo fajny kolor spodenek. Jest taki jaśniutki. Także ma porteluszki, do tego jest podkoszulek, a ja właśnie miałam mało podkoszulków. O, Iguś będzie wyglądał jak tatuś. Jak Jarek ubierze tą bluzkę, co ma, i Igor ubierze tą, to będą wyglądać jak bliźniaki. Takie dwie polówki mamy. Patrz, jak to ubierze, a ty będziesz miał to, co ty. A to na pewno ta? Tak, to jest polówka, tak, są te dwie. I będą bliźniaki. To dwie polóweczki mu kupiłam. Tak, panu. I taki podkoszulek. Jeszcze oczywiście, co musi być troszkę żółtego. Lubię żółty. Ale o tym mówiłam w holu. Tak, dobra, to w takim razie pokażę wam te donaty i będziemy kończyć vloga. Więc tam, tam. Royal Donuts. Oj, troszkę się. Tu. Proszę. Takie. A tu mogę zrobić na dwa dni obiad. No. Bo dużo jest tego skarbu. Tak, to jest Nutella. W Kinderku. Także my będziemy z Jarkiem testować. Musimy dać tą wafle do lodówki. Bo... Nutella. Bo się troszkę rozwalał. Już jesz?
Już jest? Tylko troszeczkę mentalnie spróbowałam. A już o! 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 Ła! Już jesz? Mieliśmy obydwoje jeść. Każdego po połowie razem jemy. Nie ciekawi ten. Ten. Nie to. I ten go. Ten? Ten ma Nutellę w środku, ten mnie ciekawi. Patrzcie, jak pięknie wygląda. To teraz wam dam zbliżenie. Także my będziemy przez najbliższe dwa dni przynajmniej jeść pączki. I co? I... Mój dziecko chowa buty, tak? Nie, rozwala. No, i się żegnamy. Jaruś, widzę, na obiad jutro coś przygotowywuje. I dobrze dzisiaj ja robiłam, widzieliście, pyszny obiad. Sama ugotowałam. No, w takim razie... Ja pozmywałem po obiedzie. No, pozmywałeś, masz rację. Żegnamy się, do zobaczenia. Buziaki i pa! Pa, pa. Żegnamy się.